Dzień dobry. Na wstępie chciałam powiedzieć, że praca nad wystawą zaczyna się dużo, dużo wcześniej, przed tym jak dociera projektant. To są takie solidne, ponad 2 lata opracowywania materiałów. Projektant może wejść na pół roku przed wernisażem, a cała praca odbywa się w dziale merytorycznym, czyli celem tej wystawy tak naprawdę jest nawet nie tyle pokazanie tych obiektów, to jest jakby efekt uboczny, natomiast przede wszystkim na każdych zbiorach trzeba przeprowadzić badania. To jest ogromna praca włożona w opracowanie tych materiałów i każda wystawa powinna wnieść coś nowego. Cały ten długi czas poświęcony jest na sprawdzenie tego, co już wiemy o obiekcie, dowiedzenia się coraz więcej, zaprezentowania tego potem, oczywiście też i w katalogu, opracowania tekstów i długiego procesu konserwacji. Czyli obiekty są w centrum, nowe rzeczy opowiedziane o tych obiektach, ten cały proces badawczy jest punktem wyjścia, a potem mogą Państwo to zobaczyć. Natomiast obiekty są głównym bohaterem. I na samym początku tak naprawdę, nim wchodzi projektant, muszą być dobrze określone założenia, po co w ogóle na danych zbiorach pracujemy, co chcemy tą wystawą pokazać. W przypadku Łopieńskiego było to odniesienie się do tego, co o nim pamięta, co pamiętamy o artyście, jak się zapisał w pamięci i czy jest to sprawiedliwe. Na hasło Ignacy Łopieński najczęściej pojawiają nam się bracia Łopieńscy i widzenie Łopieńskiego jako rzemieślnika od twórcy, autora sztuki użytkowej głównie. Jest to bardzo krzywdzące. Naszym celem było pokazanie, że to był człowiek renesansu. Był i grafikiem, i rysownikiem, i malarzem, i rzeźbiarzem, a ta sztuka użytkowa była małym fragmentem, ale równie ważnym. Natomiast nawet jeśli tworzył grafikę interpretacyjną, to nie tworzył jej w sposób bezmyślny, mechaniczny, tylko on wnosił tą twórczą wyobraźnię także nawet w działania reprodukcji. Przede wszystkim mamy do czynienia z człowiekiem, który ma bardzo, bardzo solidne wykształcenie. Pracuje w bardzo wielu technikach, bardzo wiele zrobił dla polskiej grafiki. Po Paryżu i Monachium wrócił do nas i działał faktycznie na warszawskim rynku. Miał wiele nagród, były też wystawy, były wystawy w Krakowie, natomiast wystawa warszawska nie mogła się odbyć z powodu wojny, więc jednym z naszych celów było także spłacenie historycznego długu i doprowadzenie tej wystawy do końca. Na wystawie zobaczą Państwo nazwiska dużo bardziej znane od Łopieńskiego, a w zasadzie są to artyści, którzy reprezentują bardzo podobny poziom, jeśli Łopieński nie jest momentami warsztatowo też od nich lepszy. Są też nazwiska osób, które uczyły się Łopieńskiego, a tak czy inaczej Łopieński zanika. Naszym celem było wypiętrzenie, wyniesienie Łopieńskiego ponad te nazwiska i te osoby, które w sumie bardziej zapadły nam w pamięć, stanowią tło dla naszego artysty. Są tylko kontekstem. Powstały główne założenia. Podkreślamy to, że nie jest tylko rzemieślnikiem. Podkreślamy jego rolę dla polskiej grafiki. To iloma technikami był w stanie pracować, na jakim poziomie. W tym celu musimy podkreślić edukacyjny wymiar tej wystawy, czyli dużo tekstów poświęconych szczegółowo tłumaczeniu technik graficznych, rozrzuconych po całej wystawie pod konkretnymi obiektami, żeby odbiorca mógł zrozumieć, co czyta, oglądając konkretne przykłady. I staramy się wypiętrzyć go, wynieść ponad tych artystów, którzy stanowią tylko tło. Jak już wiemy, co chcemy osiągnąć, możemy zastanowić się, w jakim nastroju chcemy, żeby cała wystawa przebiegała. Punktem wyjścia był portret Łopieńskiego w jego pracowni, więc proszę zwrócić uwagę na pulpity, na skosy, na te cienie, na te cienkie płaszczyzny i na tą ciasnotę warsztatu graficznego. To były nasze punkty odniesienia.
Chcieliśmy także zwrócić uwagę na materiały, na kreskę, na papier, na płytę miedzianą, na której się ryje. Doszliśmy do wniosku, że już wiedząc, ile obiektów będzie na ekspozycji, trzeba zyskać trochę więcej przestrzeni i przeciągnąć papier paszportu, który otacza każdy z obiektów, na ściany, czyli tak naprawdę wchodzimy do takiego papierowego wnętrza i ten efekt chcieliśmy uzyskać z subtelną miedzią w otoczeniu. I pozwoliliśmy sobie na tą gęstość, na tą ciasnotę wręcz, podkreślaliśmy ją jeszcze bardziej zabudową. Równocześnie trzeba było zapoznać się z obiektami, na których pracujemy. To są wycinki systemu MONY, czyli systemu, na którym muzeum pracuje przy katalogowaniu dzieł. Jak widzicie, przy miniaturkach miniaturki dużo nie pomagają. Więc trzeba tak naprawdę więcej czasu poświęcić w dziale, żeby zetknąć się z każdym obiektem, najlepiej oddzielnie, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do barwy, co do wielkości, a wątpliwości może być dużo. Tu na przykład są dwa obiekty obok siebie zestawione praktycznie w systemie, natomiast to, z czym musimy się zderzyć, to jak te obiekty faktycznie wyglądają w rzeczywistości, jak wyglądają w skali człowieka. I wychodzi na to, że pojawiają się pierwsze wyzwania, czyli faktycznie po samym wycinku z MONY bardzo ciężko jest wyczuć, z jakim materiałem mamy do czynienia. Dodatkowo trzeba myśleć o takich rzeczach jak oś widokowa, czyli na jakim poziomie mamy oczy, na jakim poziomie będą mieli oczy wszyscy, czyli jak najwygodniej będzie ustawić te obiekty i teraz też na co chcemy zwrócić uwagę, czy faktycznie ustawiamy obiekt idealnie na osi, czy równamy do dolnej krawędzi, czy coś obniżymy i po co obniżymy, co chcemy, żeby było w centrum wzroku faktycznie, a z czego możemy zrezygnować, czego kosztem. Dodatkowo musimy cały czas pamiętać o tym, które obiekty będą zmuszone być obok siebie, bo są na przykład szkicem do grafiki plus grafiką, czy kolejnymi odbitkami. Czyli przy myśleniu o tym, jak te obiekty rozłożyć, mamy szereg ograniczeń, do których musimy dopasować przestrzeń. Dodatkowym wyzwaniem jest faktycznie to, jakie są formaty, bo przy grafice zwłaszcza to nie jest takie oczywiste, czy mamy format dzieła, czy mamy format całej płyty graficznej, która się odcisnęła, czy mamy format papieru, na którym to zostało odciśnięte. To ogranicza nam możliwości oprawy. Nie wiadomo do końca w pierwszym momencie, czy to musi być poziom, czy to musi być pion, czy mamy jakieś możliwości blokowania tych obiektów ze sobą. Czyli tutaj jest wiele godzin spotkań z działem merytorycznym i z konserwatorami, jakie mamy możliwości w ogóle oprawiania tych obiektów. I do tego jeszcze dochodzą formaty, rodzaje ram, profile ram, żeby to wszystko uspójnić. No i kwestia pionów i poziomów. Udało nam się uporządkować ten zbiór pod kątem tego, jaki procent mamy grafiki artystycznej, jaki procent grafiki interpretacyjnej i ilu dajemy artystów pobocznych jako kontekst. To było dla nas też istotne, jeśli chodzi o to, jak i gdzie będziemy kłaść nacisk w tej przestrzeni wystawowej na właśnie podkreślający graficzną, tą artystyczną część pracy Łopieńskiego. Mamy przestrzeń pustą, na której musimy zmieścić całkiem sporo materiałów. Zarówno odbitki prac graficznych, jak i rysunki, matryce graficzne, obraz, medale, plus grafiki artystów europejskich, książki, narzędzia, dwie rzeźby i infografika, czyli robi się całkiem sporo na całkiem małej przestrzeni. Szczęśliwie możemy mieć ciasno, skoro w przestrzeni warsztatu graficznego jest ciasno. I tu ewidentnie ciasno było. Dodatkowo układanie, czy dojście do tego efektu końcowego ułożonych obiektów, to jest
wiele godzin spotkań, bo jest kwestia nie tylko zmieszczenia wszystkiego na sali, ale przede wszystkim myślenia o tym, jak będziemy przez wystawę przechodzić, czyli że będą rozdziały, będzie jakaś opowieść chronologiczna lub tematyczna. To jest właśnie do ustalenia razem z kuratorem, czyli ta część merytoryczna. Tu od razu podkreślę, że projektant w wystawie Muzeum Narodowego ma funkcję tak naprawdę zrealizować wizję kuratora, pomóc mu tą wizję wyklarować i dać mu narzędzia do osiągnięcia danego efektu. Natomiast tak naprawdę najważniejsza jest ta część merytoryczna przejścia przez wystawę. Tu nam się wyklarowały tematy, grupy tematyczne, przez które można było podzielić cały zbiór wystawiany. I udało nam się to uporządkować. Tu była kwestia też tego, żeby optymalnie dobudować ściany, żeby nie było i za ciasno, i ten przelot był dobry przez wystawę, żeby nie było tak zwanego wąskiego gardła, czyli gdzieś, żeby ludzie nie spędzali za długo czasu. Tu była kwestia dopasowania miejsc, gdzie są teksty, czyli gdzie ludzie będą czytali z dystansu, do miejsc, gdzie są teksty drobne, podpisy pod obiektami, gdzie ludzie będą podchodzić, żeby uniknąć sytuacji, gdzie jedni z drugimi wchodzą w konflikt i walczą o miejsce przy obiekcie. Tu warto też podkreślić, że grafika jest idealna do oglądania z bliska, czyli tak trzeba poprowadzić przepływ ludzi, żeby mogli podejść faktycznie, żeby wręcz musieli podejść. Pewne rzeczy na wystawach obrazów dzieją się z dystansu i wtedy musimy dać odejście od obrazu, musimy dać przestrzeń dookoła pustą, żeby można było chwilę odpocząć i skupić wzrok na danym obrazie. W przypadku grafiki możemy podejść nosem w kreskę i oceniać, jak ta kreska jest poprowadzona i to jest ta wartość. Dlatego pozwoliliśmy sobie na stworzenie ciasnej zabudowy korytarzowej, prowadzącej nas przez całą wystawę w zasadzie w jednym możliwym kierunku zwiedzania. Trzeba było myśleć o tak zwanych osiach widokowych, czyli w zależności od tego, gdzie jesteśmy w danej przestrzeni, to co widzimy jednocześnie, rozglądając się z danego punktu, jakie rzeczy napotykamy na ścianie blisko nas, jakie rzeczy dzieją się obok w kontekście, żeby te rzeczy nie kłóciły się ze sobą, nie odwracały od siebie uwagi. Biorąc pod uwagę, że na wystawie pojawiają się też obrazy, które no, raz, że są troszeczkę inaczej oprawione, dwa, że mają element koloru, to te obrazy musiały zostać tak ustawione, żeby nie odwracały uwagi od grafiki. Czyli są to ściany bokiem ustawione. Nie wiem, czy tu jest... O, widać myszkę. Czyli jest to na przykład tutaj Matejko, gdzie po wejściu do sali widzimy tylko Łopieńskiego, praktycznie, a dopiero po przejściu tego na spokojnie, co chcemy, żeby osoba oglądająca przeszła, dopiero przyciągnie nas ten Matejko w dalszą część sali. Czy tak jak ta ściana, która jest poświęcona obrazom, jest kolorem, nie było potrzeby ustawiania jej pod tym kątem, żeby z daleka było widać, bo mogłaby zbyt odciągnąć uwagę od mniej spektakularnej, bogatej graficznie, powiedzmy, samej czarno-białej grafiki. Czyli celowo zostały te miejsca ustawione w taki sposób, by nie odwracały uwagi. Dodatkowo mamy jeden ekstremalnie duży obraz, czy grafikę, i specjalnie została ustawiona na wejście, tak żeby nie pojawiła się w bezpośrednim sąsiedztwie drobnych elementów i przyciągnęła nas przez cały korytarz do wnętrza. Czyli myślenie nie tylko o tym, jak nam się to zmieści i na ilu ścianach, ale też jak to będzie merytorycznie potem oprowadzanie potem wyglądało i kwestia właśnie osi widokowych, co się pojawia obok czego. To są te ważne elementy. I tutaj dla podkreślenia jeszcze wychodzi na to faktycznie, jaki obszar zajmują prace Łopieńskiego i jego prace artystyczne i te z grafiki interpretacyjnej, a bez tutaj zaznaczenia żadnego widać te niektóre prace artystów będących tłem.
to było bardzo ważne, żeby faktycznie podkreślić, żeby ta część artystyczna dominowała nad wystawą. I teraz były pierwsze koncepcje, jak można ten efekt uzyskać. Przede wszystkim wypiętrzenia osiągnięte cienkimi pulpitami, cienkimi blatami. Sama koncepcja pulpitu, na który zrzucimy wszystkie treści, czyli jeśli mamy gęstą wystawę, jeśli grafika sama nie znosi konkurencji jakichś elementów obcych, tylko chcemy skupić całą uwagę na kreseczkach, to wszystkie drobne elementy, jak bądź co bądź też i tekst, jak największej ilości tekst zrzucamy na pulpit. Jest to przestrzeń już wtedy oddzielna, ściany są tylko dla obiektów. Założenie było takie, że Łupieński albo ma pulpit, albo pulpit z wypiętrzeniem, a wszyscy niełopieńscy mają gołą ścianę. I najczęściej też i brak pulpitu, czyli w ten sposób próbujemy dawkować, czy porządkować, ustawiać hierarchię. Też wyjściowo był cały czas nacisk na kącik edukacyjny z narzędziami. Do końca jeszcze na samym początku nie było wiadomo, jak będzie wyglądał, natomiast założenie było takie, że to się na pewno pojawi. Też staraliśmy się osiągnąć efekt przybliżenia jeszcze, czy zawężenia tej przestrzeni ściennej, stworzenia takiej większej intymności poprzez odcięcie, przecięcie ściany graficznie nad rewizjami. W tej przestrzeni, w której przyszło nam pracować, są otwory rewizyjne, które pozwalają na dojście do kaloryferów, które już przeżyły wiele wystaw i wiele warstw farby, więc zależało nam na tym, żeby raz ukryć te elementy pod pulpitem, dwa, że akurat na tej linii umieścić teksty, bo tak nam wychodziło z testów na ludziach, że ten kąt będzie też dobry i ta wysokość do treści, do przekazania informacji o obiektach. Czyli dzielimy przestrzeń na jasną górę i ciemny dół, żeby wszystko się uniosło bardziej do góry i zrobiło jeszcze tak intymniej. Wyjściowo w koncepcji ściany dobudowane też miały strukturę kanapkową, taką teczkową, jakby był to jakiś element jeszcze pomiędzy warstwami. Natomiast ze względu na potem optymalizację budżetu ten efekt musiał być trochę inaczej osiągnięty. Ale generalnie koncepcja pulpitu z treścią, z rozszerzeniem właśnie w miejscach bardziej edukacyjnych czy takich mających przyciągnąć uwagę ważnością obiektów lub właśnie tą merytoryczną wartością zostało zachowane. Cały czas trzeba było pamiętać o makietowaniu tekstów ściennych. Te rzeczy niestety nie mogą być zbyt drobne, raz, że jest kwestia ograniczenia, co z plotera można wyciąć, żeby dało się potem jeszcze odkleić, przykleić i zamontować. Natomiast kwestia jest przede wszystkim, z jakiej odległości teksty są czytane. Czyli tu była też wyjściowo koncepcja taka lekko zamarkowana, tylko wyjściowo monety miały być we wgłębieniach, w pulpicie. I tutaj trochę się to zmieniło, natomiast cały czas było myślenie o tych elementach w połączeniu ze sobą na pulpitach. Najważniejszą częścią było przerzucenie treści edukacyjnych na pulpit, rozłożenie tego w czytelny sposób, tak pod takim kątem i taką wielkością, żeby faktycznie można było spokojnie do tych treści się dokopać. Najpierw trzeba było niestety zamalować to, co było wcześniej. Tutaj trzeba pamiętać, że chodzą takie legendy, że w niektórych przestrzeniach muzeum obiekty trzymają się tylko na warstwach farby, nie docierają do ściany, dlatego że tak dużo już tych warstw się pojawiło. I faktycznie, jeśli wcześniejsza wystawa jest ciemna, to mamy dosyć dużo pracy. W międzyczasie mogliśmy dopracowywać kwestie techniczne, czyli niestety wystawa szyta na miarę, jeśli wszystkie pulpity mają się stykać ze ścianami pod kątem prostym i najlepiej jeszcze przylegać do siebie nawzajem, to wymaga najwięcej wymiarowania, sprawdzania, jak się ma rzeczywistość do planów technicznych i kontrolowania tego, co się dzieje potem na muzealnej stolarni.
Założenie było takie, że te pulpity pozwalają na otwarcie rewizji, mimo że zasłaniają jej krawędź. No i była kwestia dobierania takich, czy makietowania takich pulpitów, które pomieszczą treści, będą optymalnie skonstruowane, czyli od projektanta też wymaga się, żeby stworzył nie tylko ogólny wyraz, ale też i wsparł stolarzy pomysłem, jak ten wyraz można by było zrealizować faktycznie, jakie tam grubości są. Jest kwestia taka, że pulpity, jeśli się ciągną po tak dużej powierzchni, czy są dużymi dechami, będą ważyły swoje odpowiednio, więc może się udać odchudzić nieco tą konstrukcję, więc ta część też w moim odczuciu powinna należeć do projektanta. Kwestia była też wsparcia stolarni. Okazuje się, że to, co wydaje się najprostsze do zrobienia, wymaga kombinowania z kątami, jak te kąty uzyskać. Więc tutaj oczywiście programy do modelowania 3D się bardzo przydają, jeśli chodzi o wyciąganie, pod jakim kątem powinno się coś uciąć. O ile kąt 45 stopni jest już oczywisty, to dobrze by było, żeby nie marnować materiału na testy, próby, jak osiągnąć stykanie się rzeczy ze sobą dodatkowo pod paroma kątami. Można ułatwić życie. I jest kwestia tego, jak to wygląda na stolarni, czyli pierwsza próba zderzenia się z tym, co projektant sobie wymyślił i co widzi w modelarni i czy to działa. I to jest największy stres na świecie. Jak się okazuje, że wychodzi, zaczyna żyć, ale jeszcze do końca nie wiadomo, jak to będzie odbierane w kontekście. To jest trochę tak jak z dobieraniem kolorów do przestrzeni muzealnej w oświetleniu specjalnie dobranym pod obiekty. Te same kolory w jakimkolwiek innym oświetleniu wyglądają zupełnie inaczej. Więc jak się idzie z próbką przez korytarz i wszyscy patrzą z przerażeniem, Boże, jaki straszny kolor człowiek dobrał do wystawy, to odwaga opuszcza. Dopiero trzeba się upewnić na przestrzeni wystawowej, że ten kolor zupełnie inaczej gra i faktycznie był trafiony. Tak samo jeśli chodzi o pulpit, który w przestrzeni wielkiej sali muzealnej będzie zupełnie inaczej odbierany niż w zatłoczonym warsztacie stolarskim Muzeum Narodowego i do tego jeszcze do góry nogami. Więc dopiero jak to zawisło, to człowiek mógł odetchnąć. Tutaj jest widoczny też ten element miedzianego wykończenia, czyli listwa jednocześnie ukrywa nam szczeliny rewizyjne, jak i dzieli przestrzeń, tworzy punkt odniesienia tego poziomu do wieszania niektórych grup obrazów i podpisów. I ten rant miedziany też i przy pulpitach robi graficznie wykończenie tej karty, tej okładki do obiektów. Tutaj problem jest taki, że w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić na wystawę, to już jest mały okres czasu do wieszania, montowania, malowania, więc pierwszy krok to jest oczywiście budowanie ścian i malowanie i trochę na przeschnięcie, a potem już wszystko dzieje się naraz. Zwłaszcza, że przy dużym obłożeniu wystawami w tym roku muzeum musiało faktycznie przyspieszyć i nałożyć wiele procesów na siebie. Więc tutaj widać, że jest już wyschnięta ściana, ale jeszcze nie wszędzie wykończone są listwy. Jakieś drobne detale bardzo, bardzo daleko od obiektów mogą być jeszcze domalowywane, bo oczywiście odpada malowanie czegokolwiek, kiedy obiekt jest w bezpośrednim sąsiedztwie mokrej farby. To jest najgorszy koszmar muzealnika. Tak jak pulpity nieprzymocowane do końca, mogące podskoczyć, to też jest drugi koszmar. Więc jednocześnie kończyła się budowlanka i było wieszanie obiektów. Przy wieszaniu też jest zabawa, bo najczęściej nawet jeśli wiele godzin się poświęciło na układanie tego cyfrowo, to jakby prawda przestrzeni jednak weryfikuje, więc projektant może pomóc na zasadzie wyciągania pewnych odległości, pewnych dystansów w komputerze, natomiast tak czy inaczej trzeba to jeszcze weryfikować o płynącą rzeczywistość.
Więc obiekty zawsze leżą na takich uroczych poduszeczkach i dopiero możemy tym jeszcze ruszać, przesuwać, zmieniać kolejność, natomiast potem idzie ekipa montująca, wiesza i nie ma zmiłu, i nie ma cofnięcia. Oświetlenie będzie szło dopiero jak już wszystko zawiśnie, czyli tu są przygotowane lampy, które ekipa muzealna potem montuje. Cały czas jest mierzona ilość światła, która może być dopuszczona do danego obiektu, więc cały efekt jeszcze kolorystyczny też się zmienia w zależności od tego, czy jest to światło techniczne, tak jak tutaj widać, takie robocze, czy będzie to światło to ostateczne, czyli jakby rolą projektanta jest widzenie tego w świetle ostatecznym i w pomalowaniu już takim końcowym, co czasami bywa trudne. Tutaj zrobiłam ten slajd po to, żeby pokazać, jak obeszliśmy niemożność zrobienia kanapkowej konstrukcji ścianek. Ścianki były te dodane jak najcieńsze, jak można było tylko konstrukcyjnie zrobić. Natomiast dodatkowo wyszliśmy tą miedzianą listwą na bok, tak żeby tą kanapkowość podkreślić bez utrudniania konstrukcji. Czyli zwłaszcza przy wystawach czasowych rolą projektanta jest optymalizacja, co możemy zrobić w danym budżecie, na co możemy sobie pozwolić, co trzeba przycisnąć, na co można te pieniądze wydać. Tak. Jednocześnie były dopracowywane elementy stolarki, czyli część przy tym kąciku edukacyjnym o warsztacie grafika, pulpit na książki. Były robione wizualizacje, próby co do wysokości, co do obszarów. Natomiast była mowa o ukryciu oświetlenia tylko tej części listwy magnetycznej. Same reflektorki od początku miały być na zewnątrz oświetlone. Kwestia była dogadania z konserwacją, pod jakimi kątami dane obiekty mają być prezentowane. Czyli robiliśmy też podpórki pod kątami optymalnymi dla rozwarcia każdej książki. Przy tego typu obiektach założenie jest takie, że kąt powinien być jak najmniejszy, czyli nie powinno być zbyt dużych napięć na brzegu, na rancie tej książki, żeby papier się nie deformował. Natomiast niektóre obiekty pozwalają na ten kąt. I każdy obiekt oddzielnie powinien mieć sprawdzone, jak ma ochotę się otwierać, a jak już co będzie zbyt agresywne dla danego obiektu. Więc tutaj była kwestia faktycznie wyczuć, co można z daną książką zrobić i jak zabezpieczyć te książki w najbezpieczniejszy sposób. Mieliśmy podstawki przywiercane do blatu i dopiero na sam koniec doszły książki i klosz, czyli do ostatniego momentu nie wiem, czy zaprojektowałam dobrą podstawkę, dopóki obiekt się nie pojawi faktycznie, więc zawsze jest gdzieś tam z tyłu głowy, nawet jeśli się sprawdziło 1000 razy, że coś jeszcze może do siebie nie pasować i będziemy kombinować wtedy. Natomiast tutaj się szczęśliwie wszystko udało. Mamy na wystawie też rylce z epoki, które razem właśnie z tą opowieścią o technikach graficznych pozwalają wyczuć, jakimi narzędziami faktycznie trzeba było wyciągnąć te wszystkie precyzyjne kreski. Dla mnie jest to tyle niesamowite, że duża część tych grafik wygląda jak rysunki zrobione ołówkiem, a jak uświadamiam sobie, że miałabym ryć permanentnie w płycie graficznej, to zupełnie już jest inna zabawa, innego opanowania ręki wymagająca, więc jest to niesamowite. I tutaj pokusiliśmy się o takie bardzo proste, bardzo, bardzo proste, schematyczne opracowanie tych technik, którymi Łopieński, czy wybranych technik, którymi Łopieński się posługiwał, z podziałem na druk wklęsły, wypukły i płaski. Była to próba takiego skrótowego rozróżnienia tych technik, żeby faktycznie na samym wejściu można było wyczuć główne różnice, czym to się różniło od siebie, więc zapraszam na wystawie do przyjrzenia się temu. A szczegółowy opis był już podpięty pod obiekt, który reprezentował daną technikę, żeby jakby oglądanie
infografiki o technice bez możliwości zobaczenia tego efektu, czym to się różni, jest trochę jałowe, więc staraliśmy się rozrzucić tą edukację też po sali. Tutaj ważne jest to, że niektórymi technikami, niektóre techniki się ze sobą łączyło, ale przede wszystkim jedne były bardziej do kresek, inne były bardziej do plam, do tego efektu takiego płynnego przejścia gradientowego, czy bardziej ostrej kreski, takiej rozmydlonej kreski, więc tutaj jest to ciekawe, jak zarówno technika, jak i narzędzie zmieniają ten wyraz końcowy. Kolejnym pulpitem był pulpit na monety. Też było to mocno konsultowane z konserwacją, w ilu punktach można złapać. Jednocześnie ze stolarnią trzeba było sprawdzać, jak solidny udaje się zrobić ten pulpit, czyli w ilu miejscach trzeba to montować, czy jest potrzeba robienia dodatkowych cokołów, czy dodatkowych kątowników. Więc tutaj cały czas jest to taka jak materia do testowania na prototypach, powiedzmy, i wtedy jest największa pewność. Natomiast założeniem było, że moneta nie powinna się stykać z MDF-em malowanym czy czymś w tym stylu, tylko musi stykać się z powierzchnią dobrze reagującą z metalem. W tej sytuacji był to forex, czyli materiał, który nie wchodzi w reakcję z monetami, z metalem. I tak samo kwestia wymiarowania tego wszystkiego, oswojenia tego układu w tych cieśniejszych miejscach, gdzie co się będzie pojawiać, czyli praca projektanta w dużym stopniu przy takiej wystawie polega na tworzeniu rysunków pomocniczych dla ekipy, która daną wystawę potem montuje, żeby po prostu ułatwić im życie. Obiekty przychodzą zawsze na ostatnią chwilę w takiej sytuacji, czyli wszystko musi być i wyschnięte, i przywiercone, przymocowane, żeby było bezpiecznie i dopiero potem możemy w tym układać monety, czyli cały czas pracujemy na takiej niepełnej wersji. Z obiektami zabezpieczonymi, żeby nie można było tego ruszyć, dotknąć tej szyby, wyjąć, to już w wersji końcowej. Tutaj też ważne to, pod czym jest obiekt ukryty, czy jest to plexi, czy musi być to szkło muzealne, które zupełnie inaczej się zachowuje, nie blikuje, nie ma tego rozproszenia światła takiego jak przy plexi, więc możemy zapomnieć o tym czasami, że jesteśmy oddzieleni od obiektu i wpadamy nosem w te monety. Jednocześnie tworzyliśmy element na samo wejście. W przypadku grafiki czy tego typu obiektów odpadają jakiekolwiek mocne źródła światła czy multimedia wewnątrz, w bezpośrednim sąsiedztwie obrazów, więc jedyne miejsce, w którym mogliśmy poszaleć, to był przedsionek. I chcieliśmy od samego początku zwrócić uwagę na kreski, na proces robienia się grafiki. Dlatego w koncepcji wstępnej była mowa od samego początku o tym, że na wejście na miedzianej tafli będziemy ryli grafikę, a nad tekstem oprowadzającym po wystawie będziemy odciskali tą grafikę na ścianie, znaczy na papierze, o, na tej zasadzie. Tutaj z wyobrażeniem o tym, jak ta projekcja może działać, a potem jeszcze ze zderzeniem się z faktycznie człowiekiem, który w projekcjach pracuje, wyszły lekkie zmiany. Wzięliśmy element z jednej z grafik, z części patriotycznej, który bardzo dobrze mógł pokazać te ryjące się kreski w takim neutralnym pasie. Koniec końców wyszło na to, że w sumie, jeśli płytę miedzianą mamy przygotowaną pod rycie, to naturalniejsze będzie, że ta płyta się rozjaśnia w miejscu, gdzie ryjemy, dopiero potem się przyciemni po wypełnieniu tuszem. Więc naturalniejsze wydało się budowanie światłem tych ryjących się kresek. Przepraszam za zdjęcie, natomiast mój telefon nie jest w stanie opanować wyświetlania czy obrazu rzutnikowego i jeszcze jemu zdjęcie robić. Więc na pierwszej ścianie na wejściu mieliśmy rycie się, wybieranie z tej płyty graficznej płyty kresek i potem odciskanie się tej grafiki płynnie.
Jednocześnie projektant jest odpowiedzialny za teksty, które się pojawiają na wystawie, czyli przygotowanie plików pod teksty cięte z plotera na foliach, oddzielnie do drukarni, zakrzywieniu tabliczki wspólne przy jakichś zderzeniach grupowych obiektów, czy tabliczki właśnie z podpisami poszczególnych obiektów. Ostatnimi czasy częściej pojawiają się podpisy na kartonie drukowane ze względu na to, co się błyszczy, a co nie. Czyli w przypadku druku na foliach wszędzie mamy refleksy świetlne i trzeba uwzględniać to, że jeśli mamy grafikę też zadrukowaną dużą powierzchnią, to osoba czytająca będzie musiała unikać przypadkowych odblasków, więc im bardziej matowe otoczenie, tym lepiej w przypadku projektowania podpisów muzealnych drukowanych na papierze. I na koniec, chociaż na wystawie pojawia się na początku, jest nasz gwiazdor, czyli Łupieński bez głowy. W jakim stopniu chcieliśmy zagrać tym obiektem tak troszeczkę na przekór standardom muzealnym. Generalnie obiekt bez konserwacji w takim stanie nie miałby prawa się pojawić w Muzeum Narodowym. Natomiast tutaj przede wszystkim chcieliśmy podkreślić to, jak historia niesprawiedliwie się z Łupieńskim, jak niesprawiedliwie Łupieńskiego potraktowała, czyli jak został zapomniany, jest ta rzeźba zniszczona przez wandali i odłamki na górze widoczne z głowy Łupieńskiego, z tego, co zostało. Celowo chcieliśmy go postawić na samym początku w kontekście tego opisu, do którego zaraz dochodzimy. I najpierw na wejściu mieliśmy zobaczyć coś strasznie zniszczonego i oburzyć się, jak można tego typu obiekt postawić w muzeum i co się musiało z tym dziać, że zostało to aż tak zdewastowane. I dopiero potem dowiedzieć się o Łupieńskim i o tym, jak został zapomniany. Tutaj była kwestia też konserwatorska, jak tą głowę można potraktować, czyli sklejanie paru fragmentów, żeby faktycznie trochę bardziej głowę przypominały. Próba dopasowania odłamków, jak ona mogła wyglądać, pod jakim kątem być pochylona. Mieliśmy tylko małe zdjęcie z gazety, które jest wydrukowane obok potem tej rzeźby. Natomiast tutaj już na samym końcu wystawy konserwacja pracuje przy tej rzeźbie, przy tych odłamkach. Umocuje je na żyłki i potem pan z ekipy montującej przez takie wieczko na szczycie klosza osadza te odłamki tuż nad Łupieńskim w formie takiego wybuchu. Tutaj też jest od razu kolejna rzecz, która potrafi psikusy płatać, czyli jest to obiekt, który przyjechał do muzeum dosyć późno. Nie mieliśmy go na stanie od samego początku, nie mogliśmy go zobaczyć od samego początku i wszyscy jakoś mieli wrażenie, że ta rzeźba jest dużo większa. Więc wyjściowo mieliśmy wizję wielkiego wydruku na całą ścianę i takiej ponadmetrowej figury na wielkim cokole. Potem się okazało, że no, chłopiec jest dużo niższy. Więc tak samo zdjęcie, które jest wyciągnięte z gazety, nie ma ochoty dać się powiększyć na całą ścianę. Więc efekt dramatyczny może jest w mniejszej skali, natomiast celowo zdewastowanego Łupieńskiego pokazaliśmy, żebyście Państwo oglądając wystawę mieli już po przejściu tej wystawy trochę lepsze mniemanie o naszym Ignacym. Ja w zasadzie mogę podziękować, bo tak ten proces mniej więcej wyglądał.